Cześć, nazywam się Paulina Kościewicz, jestem instruktorem pole dance. Dzisiaj będziemy się uczyć podstawowych obrotów i figur na rurce, do których należą krzesełko, strażak, karuzela oraz open V. Krzesełko. Pierwszą figurą podstawową, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jest krzesełko. Zaczynamy go wykonywać. Jedną ręką łapiemy rurkę. Stajemy w takiej odległości, nie wiem, 10-20 cm od rurki i zaczynamy wykonywać obrót od nogi wewnętrznej, robiąc trzy kroki. Raz, dwa, trzy. Następnie podkładamy drugą rękę na wysokość bioder, robimy zamach nogą zewnętrzną i wypychamy się z nogi wewnętrznej. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i zamach. Kolana wysoko. Lądujemy, zatrzymujemy się. Karuzela. Podstawową figurą pole dance jest karuzela, którą chciałabym Wam teraz pokazać. Wykonujemy ją na chwycie takim, czyli jedna ręka wysoko, drugą w podchwycie. Pilnujemy, żeby dolna ręka była ugięta w łokciu. Staramy się nie trzymać tego na przeproście. Rozpoczynamy wykonywanie tej figury z trzech kroków. Od nogi wewnętrznej, raz, dwa, trzy. Robimy zamach nogą zewnętrzną, podkładamy rękę i wchodzimy w obrót. Raz, dwa, trzy, ręka, nogi za siebie i schodzimy w dół. Lądujemy. Open V. Kiedy wzmocnicie swoje ciało, możecie zacząć wykonywać figury odwrócone. Jedną z takich figur jest open V, którą Wam za chwilę pokażę. Stajecie blisko rurki, obie dłonie na wysokości twarzy. Wybijamy się z nogi wewnętrznej i przyciągamy całe ciało do rurki. Zewnętrzną nogę też ciągniemy do rurki. Wybijamy się, schodzimy do pozycji kulki, odkładamy ciało, prostujemy nogi. Wytrzymujemy w tej pozycji chwilę. Później wracamy przez zgięte ręce, co jest bardzo ważne, żeby nie rzucać ciałem o podłogę, tylko wrócić tak, jak się weszło, czyli właśnie przez zgięte ręce. Czyli wybijamy się z nogi wewnętrznej, wychodzimy do kulki, odkładamy, prostujemy, teraz zginamy, wracamy i odkładamy. Front hook. Jedną z figur początkujących są tak zwane hooki, back hook oraz front hook. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać front hook, inaczej też nazywany hakiem. Zaczynamy wykonywać figurę od nogi wewnętrznej. Robimy cztery kroki. Po czterech krokach zahaczamy rurkę pod kolanem, wypychamy biodra, robiąc zamach. I schodzimy na dół. Czyli cztery kroki. Raz, dwa, trzy, cztery. Łapka na wysokość bioder. Zahaczamy pod kolanem, biodra do przodu i schodzimy na dół.